Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. List do Hebrajczyków, 2, rozdział, werset 9. Człowiek w chwale. List do Hebrajczyków przedstawia nam chwałę Pana Jezusa jako Syna Bożego, który jest blaskiem chwały Bożej. Możemy o tym przeczytać m.in. w liście do Hebrajczyków, 1, rozdział, 3, werset. I Pana Jezusa jako Syna Człowieczego. Pierwszy człowiek zawiódł, a Pan Jezus odzyskał wszystko, co Adam stracił. Pan Jezus jest lepszy od aniołów, mimo to na krótko. Został on uczyniony nieco niższym od aniołów, aby cierpieć śmierć, aby mógł za każdego zakosztować śmierci. Jak widzimy go teraz? Jest ukoronowany chwałą i czcią. Człowiekiem w chwale po prawicy Boga, człowiekiem, którego Bóg uwielbia, widzimy błogosławioną osobę Syna Człowieczego, o czym mówi nam m.in. Słowo Boże zapisane w Hebrajczyków, 2, rozdział, werset 6. Syn Człowieczy to termin mesjański. Przypomina o wszystkim, co czeka go w nadchodzącym dniu, w czasie, gdy rozpocznie się nowe przymierze. Widzimy go jako Jezusa, ponieważ jest Zbawicielem, o czym mówi nam Hebrajczyków, 2, rozdział, 9, werset. Widzimy go jako oddzielającego nas dla chwały Bożej i jako wodza naszego zbawienia, o czym uczy nas Hebrajczyków, 2, rozdział, od 10 do 11 wersetu. Widzimy go również jako apostoła i arcykapłana naszego wyznania, o czym uczy nas Hebrajczyków 3:1. Jest to ten, który teraz przyprowadza wielu synów do chwały i nie wstydzi się nazywać nas swoimi braćmi. Prowadzi swoich przez ten świat, ale przede wszystkim prowadzi swoich przed oblicze Ojca. Tak uczy nas list do Hebrajczyków, 2, rozdział, od 12 do 13 wersetu. Tak, prowadzi swoich przed oblicze Ojca. Z powodu jego człowieczeństwa jest on miłosiernym i wiernym arcykapłanem w sprawach odnoszących się do Boga, aby dokonać przebłagania za grzechy ludu. I to mamy zakomunikowane, udokumentowane w liście do Hebrajczyków, 2, rozdział, 17 werset.